Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie na Skyblock Survival. I co? No to może przejdźmy od razu. Nie mam tutaj nic do gadania, co będziemy dzisiaj robić. Zanim to nagrałem, zrozumiałem, że jednak ten mobspawn tak nie powinien wyglądać. A więc już teraz na początek odcinka zrobimy małe cięcie i ja tu wracam od razu, jak go usunę. No to widzimy się za chwilę. No dobra, więc już skończyliśmy nasz... Skończyłem już to niszczyć, teraz tylko pójdę po wodę, bo ona już jest nam tam... Tutaj, w sensie, już nam jest niepotrzebna. Mam wyłączone potwory, jakby to, dlatego tutaj nic nam się nie pojawia. No fajnie to powoli wygląda, coraz bardziej mi się to podoba. Weźmiemy sobie, w ogóle mam chyba mówiłem już, że mam bardzo dużo kamienia. Między odcinkami nakopałem i teraz trochę mi powypadało. Oczywiście nie cały, bo mówiłem, że cały, o, woda jeszcze spada nawet. Dobra, teraz jak to ma wyglądać? Wiem, że musi być to troszkę wysokie. Teraz możemy, mamy dwa wybory? No mniejsza, możemy tu zrobić tak, żeby szkielety, no żeby potwory tu zostawały i możemy je zabijać ręcznie, albo żeby one automatycznie same ginęły. Mi się wydaje, że ta druga opcja jest lepsza, ponieważ zrobimy sobie tutaj taki odpływ przedmiotów i na przykład one będą się tutaj sobie płynąć tędy, albo na przykład o pod tym, tak, 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 tak i na przykład gdzieś tu, o, albo tutaj w tym kącie. Więc myślę, że zaczniemy budować tą wieżę właśnie w taki sposób. A chociaż mam pomysł, a dobra, to tam. Jak już będę przy miejscu, gdzie będę musiał, to chyba sobie w ogóle usuniemy, bo to chyba nie będzie nam potrzebne. Jeśli będę już... Właśnie. To nam nie jest potrzebne. No załóżmy, że oto to. Jak już będę w takim miejscu, gdzie będzie ta komora, gdzie potwory będą się pojawiać, to zrobię małe cięcie, ponieważ muszę sobie zrobić mały szkic tej oto budowli. A nie wiem nawet, mniejsza z tym. I... A! Oła, moja klawiatura znowu mi nawaliła. Hop. Coś czuję, że będę tutaj częściej spadać. Sobie zostawię te schodki. Myślę, że jeszcze tak z 3 razy pod takie podwójne i możemy spokojnie sobie zostawić. Ile to mówiłem? 3, więc teraz już było 1, 2. I ostatnie, chociaż tak się zastanawiam. Może zróbmy pewniaka, żeby tutaj nic mi się ten, bo nie mam pojęcia, ile te potwory muszą spadać. No dobra, to zróbmy może. Wow, fajnie to wygląda. O, tutaj fajnie to. O, tak. To fajnie wygląda. O, proszę bardzo, idealnie. I też zginę. 3, 2, dobra, nie ryzykujemy. Zresztą, po co mam sobie ginąć, jak można zrobić prostą rzecz, a jakże pożyteczną.
Ciebie już to zwalę i ciebie też, bo też nie będziecie mi chyba potrzebni. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Już się dzień nam zrobił, ten śnieg będzie trzeba kiedyś rozwalić. Pewnie jeszcze nie raz tam spadnie śnieg. Trzeba by się tam wybrać. Kaktus zmalał, czy mi się wydaje? Chyba zmalał magicznym sposobem. Może śnieg na niego opadł? O, może Enderman zabrał. O, tak, to może być to. No dobra, mniejsza z tym. Wtedy dawno musiał zabrać, bo dawno nie grałem na potworach. Dobra, potem się, kiedy indziej się tym zajmiemy. Zajmiemy się tym, kiedy będzie na to czas. A nie, chwila, ty idziesz tu. Też mam na razie tyle kobla, że mi to nie będzie potrzebne. Ale dobra, jak powiedziałem, że... jak to skończę... nie, to jest zdecydowanie za małe. Na pewno będą. Jeszcze trzeba z 3 poziomy to podnieść. Dobra, to już sobie biorę tyle kobla, żeby już tam na trochę dłużej zostać i przy okazji rozwalimy po drodze ten głupi śnieg. Nie wiem kiedy się... No, biom się trochę długo zmienia. W sensie te opady. Nie wiem, kiedyś się zmieniały. Kiedyś na przykład mi na pustyni spadł. W sensie, można to nawet zauważyć. Chociaż nie wiem, czy ja tam tak dokładnie pokazuję, ale w poradniku, jak zainstalować takie ładne cienie, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale tak bardzo ulepsza grafika w Minecrafcie. Pojawia wam się teraz adnotacja, żeby wejść na ten filmik. To można zauważyć, że tam z tyłu jest lód, bo mi się zmienił ten. Zmienił mi się właśnie, no właśnie śnieg spadł. To mam całe odludzone prawie to jezioro. To tak mówiąc pobocznie. Nie wiem. To chyba też w ogóle usuniemy, bo to będzie na takiej zasadzie, jeśli sobie zrobię ten kanał odpływowy, można to tak nazwać, że sobie będą przedmioty lecieć sobie, o tutaj tak bokiem elegancko, to w ogóle nam będzie tylko potrzebne, żeby... To nie wiem, no, żebyśmy mieli tu jakieś dojście, może zobaczyć, bo się oczywiście Endermani mogą się tam urodzić i przecież... Właśnie, mam tyle drabinek, to możemy sobie zrobić wejście na górę. To sobie będę mógł robić jakieś, nie wiem... Właśnie. Jak te pacany będą niszczyć, to będzie trzeba tam czasem wejść, żeby te też nie spadały. No i... Dwa. Dobra, oczywiście oszczędzamy. O, teraz nie można stawać na drabinki. Chociaż mają to zmienić. I będzie można znowu. W sensie już jest postanowione, że będzie zmienione. Dobra, no to załóżmy raz, dwa, trzy, cztery. No dawaj, jak ty. Wolno schodzić po tych drabinkach. No, jeszcze z dwa. W sensie może jedno piętro. Piętra liczę po dwa klocki, więc okej, okay, no to niech tak będzie. To sobie już tutaj zrobię te. O. I robimy. I już teraz nie będę schodzić, tylko jak to skończę, to zrobię małe cięcie, zrobię sobie ten szkic. Ten szkic może wam pokażę. I wtedy się zobaczymy. Dobra, no to wtedy odtąd jeszcze o tak jeden. I teraz raz, dwa. Wow, cały stack już mi zszedł? Czy ja miałem tutaj jakąś połówkę? O. No teraz nie masz szans, muszą ginąć. I dobra. Więc to było tyle. Jeszcze tu sobie mogę... Dup, dup. I jakby to... W sensie jakby to zacząć.
Ja robię sobie szkic i zaraz do was wracam. Ok, więc mam już szkic i teraz wam go wytłumaczę. Po kolei, najpierw czerwony kolor to jest tutaj, ten sta, nie wiem, kolumna. Myślę, że tak, że no, czerwony to jest ta kolumna. Oczywiście po tych miejscach, gdzie stoję, teraz jest niebieskie. Niebieskie oznacza wodę. Jeśli się przyjrzycie, i mam nadzieję, że to widać, niebieskich pól pionowo, tak jakby, jest 8. Ponieważ tylko na tyle starcza woda. Szare miejsca, czyli one się zaczynają od tutaj, o tak, one są w rogach. To są platformy, na których będą się pojawiać potwory. Na które będą się pojawiać potwory. Raz, dwa, trzy, cztery. 6, 7, 8. I co? I chyba tyle. Aha, i czarne to jest obramówka, tam gdzie się to kończy, tam gdzie jest już ściana. Raz, dwa, trzy. Oj, chyba tu zrobiłem błąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O nie, dobrze. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I ostatnie. Raz, dwa. Co ja w ogóle liczę? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, sześć, siedem, osiem. Dobra, zgadza się. Teraz zrobimy te platformy. Żebyście widzieli ten zarys, specjalnie zostawiłem tutaj takie kropki, ale tutaj normalnie będą platformy. I robimy te platformy. Może tu sobie zostawię o tak. Pewnie jeszcze... Wątpię, no wątpię, że mi kopla starczy. Nie będę musiał go jeszcze sobie trochę donieść. Tak. A gdyby te platformy podnieść o dwa, tak żeby potwory już nie wracały, bo tak to mogą wejść i chyba zeskoczyć, nie? A czy, nie, mi się wydaje, że one chyba teraz nie spadają o dwa w dół. No dobra, potem to najwyżej przebudujemy. W sensie ja to przebuduję, bo to będzie tylko podniesienie poziomu o jeden. No i tym samym rozwalenie dachu, ponieważ dach będziemy robić odtąd na dwie wysokości, ponieważ żeby się endermany nie rodziły, ponieważ one i nie mam nic z nimi do rozrobienia żadnego zadania. I... One i tak umrą w wodzie. Co prawda, no, przedmiot wyleci i on po prostu sobie spłynie na dół. Ale też... Skoro nie mam żadnego zadania, też się nie będę z nim po prostu męczyć. A w ogóle, jeśli chodzi o zadania, to... sobie je przypomniałem podczas wrzucania na YouTube drugiego odcinka. Dlatego w ogóle o nich w poprzednich odcinkach nic nie mówię. Chyba coś w piątym. Chyba coś w piątym wspomniałem, ale też nie jestem pewien. Więc dlatego... Robi się noc, a ja jestem świeżo po graniu po tym teksturpaku, nie, po tym modzie. I mam ustawione na najciemniej. O. Miejmy nadzieję, że będą ginąć. Jak będą się o to podnosić, to chyba po prostu zejdziemy w dół, bo łatwiej już teraz iść w dół niż podnosić cały poziom. Oj, właśnie. Właśnie to mi moja klawiatura robi. Nie mam pojęcia dlaczego. Może mam jakieś trwałe włączone albo jakieś inne bardzo potrzebne i pomagające wszystkim użytkownikom
opcja. Klawisze trwała. I ostatni stack. Ja. No, fajnie to wygląda, fajnie. I tutaj będzie ten. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy taki mob grinder. Pozostałe wszystkie robiłem sobie przy mob spawnerach i to robiłem, no, tylko na moich prywatnych światach, więc nie widzieliście. To jest mój pierwszy taki mob grinder. Taki, nie wiem jak to nazwać. Sztuczny? Chyba tak, bo tak naprawdę tutaj nie mamy naturalnych tych, naturalnego spawnu mobów, tylko one nam się respią z ciemności. No, co też można podliczyć pod naturę, ale już nad tym tak nie rozmyślajmy. Właśnie jeszcze co do mojego mikrofonu. W ostatnich odcinkach, chyba od odcinku, tak, od Team Fortress, Team Fortress. Co ja zrobiłem? Gdzie jest dom? Tutaj, czyli to jest tu. No. Od Team Fortress w górę mam takie dziwne głos mikrofonu. Nie wiem, co się z nim stało. Sprawdzałem, z nim testowałem. Czasem tak jest, czasem nie. Nawet oglądałem swój własny poradnik, jak nagrywać, bo chciałem zobaczyć, jaką. Wow, fajnie to wygląda. Jak miałem poustawiane wtedy. Ale tak brzydko mówiąc, delikatnie brzydko, nic z tego nie wyszło, po prostu dupa i cały czas pewnie jest taki dziwny dźwięk. Ale planuję kupno nowego mikrofonu. Jeszcze nie wiem jakiego, ale pewnie was po zakupie od razu was poinformuję oraz po ulepszeniu sprzętu, bo postanowiłem ulepszyć trochę komputer. Również pojawi się na mojej stronie, albo na mojej stronie, na moim kanale pojawi się sprzęt, ale to może pewnie, albo raczej tak, pojawi się nawet przed tym, więc możecie oczekiwać niedługo, więc jak ktoś mnie pytał, a ja po prostu wtedy nie odpowiedziałem, w co wątpię, to teraz będę odpowiadał, będziecie mieli odpowiedź. Oczywiście to, że jakaś zmiana naszła na kanale, to również się poinformuję was, o tak. No, tak się nagadałem i tutaj widzicie, że już ścianę robię. Jak spadnę, to gdzie spadnę? O nie, już tam. Więc jak spadnę, to dupa. Dobrze, dobrze, fajnie to wygląda. Ile jeszcze mi zostało? Muszę zrobić tą ściankę. Ścianka. Następnie, no teraz, to co teraz robię, to jakby obramówkę. Podnieś ją wszystko o jeden. I dach. I koniec, i mogę schodzić. Będę musiał jakoś to sprytnie tak zejść, żeby tutaj nic nie zostawić. No nie, nie, wejście mogę sobie tak naprawdę zostawić, ponieważ jeszcze tutaj wrócę, ponieważ mamy tylko jedno wiadro. Tak, właśnie, mamy tylko jedno wiadro wody. I my tutaj nic nie zdziałamy. Oczywiście, może będą się spawnować moby. Możemy oczywiście spróbować i zobaczyć, czy to działa. O, dobra. Teraz zrobię takie coś. Takie trochę niebezpieczne. O. Dobra, zobaczyłem, że już jestem tutaj w miejscu, gdzie jest woda, to już zacząłem się trochę cofać. Ale można też zrobić tak, żeby iść o tak trochę pod kątem i powinniśmy się zatrzymać. Ale ja się pewnie nie powinnę, dlatego tak nie będę się bawił.
I teraz najdłuższy chyba dach muszę zbudować jeszcze chwilę, czy się tutaj na pewno nie pomyliłem. Nie, nie. Szkielety. No, nam chodzi głównie o szkielety i pająki. Chociaż pająki będę musiał sobie jakoś ręcznie zabić. Bo przypadkiem, nie wiem czy one nie przypadkiem nie będą się, będą spadały i się będą wchodzić do góry sobie. Więc to też jest tak jakoś dziwnie. No ale zobaczymy. No a ja nawet nie, w ogóle dziwne, bo dziwnie to zrobiłem, ponieważ piąty odcinek przeznaczyłem całość na budowanie tej platformy na dole i nic z tego nie miałem i w tym odcinku to zniszczyłem. No ale dobra, jak powiedziałem, że będziecie prawie wszystko widzieć podczas tego Let's Playa, nie, podczas tej serii, to się tego trzymałem. No, ale zresztą, co tam, chyba raz tylko spadłem i przy tym to było tak jak na początku, że schodziłem z wody. Nie wiem, czy ja się zakapiłem, ale jakoś ominąłem tego i za chwilę i padłem. Nic nie miałem, chyba z 2 kilofy. No, nie starczy mi cobblestone'a. Ale tutaj i tak pewnie jest ciemno jak w dupie, więc można się tutaj zobaczyć, czy nam tutaj to wyjdzie. No, jeszcze niedużo. Skończymy ten dach. Możemy włączyć sobie potwory na chwilę. I co? I to będzie koniec tak naprawdę dzisiejszego odcinka. O, nie trafiłem. No i tą drabinę też sobie zostawimy. O, tutaj klocek, który zrzuciłem pewnie. Nie wiem, czy można mob spawner oświetlać z zewnątrz. Fajnie by to wyglądało. W ogóle kiedyś, nie wiem, bo planowałem, że tą serię po prostu sobie przejdę wszystkie zadania i po prostu ją skończymy, ale jeśli postanowię ją kręcić dalej, możemy sobie zrobić i tak kilkupiętrowe. Dobra. O, Malusio. Wow, ale no to zeszło tego kobla. Jeszcze jak mi się okaże, że gówno za małe, to się zezłoszczę. Po prostu najnormalniej w świecie się zezłoszczę. A ty pochodnie, jak już tu jesteś, to weź stój tu przynajmniej ten śnieg roztop. Nie, no chyba powinno zabijać. Z gredów. I dobra, mógłbym to stąd sobie budować. Ale pytanie, czy mi się chce? Wolę sobie wejść jak normalny człowiek i... No nie, no dupa. Wątpię, że starczy, szczerze mówiąc. A chociaż... No zobaczymy. Na pewno nie będę zbierać kamień na waszych oczach, bo chyba po prostu... Nie wiem. Masowe przewijanie filmiku. Nie, no starczy, bez jaj. Na pewno. Nie, cicho, może. Nie wiem, to zawsze jest taka niepewność podczas kończenia takiego płaskiego dachu, bo widać ile ma się do końca i ile pozostało jeszcze materiału i zawsze jest ta niepewność. Nie, no kurde, chyba starszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, 25. I ja dwa zostanę. A to dwa mam jeszcze na dole, tak, bo się nimi podskakiwałem na górę. No pewnie. O, proszę. Ale tutaj mamy. O, pyk i pyk. No i elegancko. Ej, chwila, gdzie jest jeszcze? No, tutaj. I elegancko. Raz i dwa. Kurde. Nie mam innego cobblestone'a, żeby te wziąć. To dobra, to wtedy zniszczymy strukturę tego. Zrobimy sobie taki tutaj smaczek na rogach.
że to można nazwać smaczkiem, żeby to tak ciekawie wyglądało. No dobra, co ja się będę pieprzyć, tak to muszę wrócić i tak będę musiał pozbierać kobla. Więc dobra, schodzimy. Więc tak to mniej więcej wygląda. I to może, jeśli ktoś nie zrozumiał, jak to działa. Tutaj się spawnują potwory. Wchodzą tutaj i spadają na dół. Giną i przedmioty są nasze. Ciekawe, czy przeskoczę. O! Dupa. Dobra. Mamy pewność, że... działa. Bo skoro mnie zabija, to ich będzie podwójnie zabijać. Zawsze jak nagrywam, tak długo mi się światło dyje. Hop. Na naszym bedroczku. Jeszcze musimy sobie tutaj właśnie ten... O, kaktus urósł. Wracamy po przedmioty. Tam nic ważnego nie miałem. Jakby to wyglądało, jakbym zniszczył. Dziwnie. No i tak będę musiał tam zejść. Zostawmy to sobie tak. To widzę, że pochodnia zbytnio tutaj nam nie pomogła. Tutaj. Brawo. Wyrywamy drzwi z nawiasów. Zawiasów, wybaczcie. I dobra. I tak to mniej więcej wygląda. Mogłem tę drabinę teraz się zastanawiać, że z tyłu, chociaż to widać, także to jest praktyczne. A ja akurat w tej serii zależy mi na tym, żeby ta wyspa wyglądała praktycznie, a nie. Oczywiście podobała mi się, na przykład ten dach mi się podobał. Widać, że jakoś ten. No i mamy już tutaj trochę traw. Jakiś użytkownik mnie pytał, czy się pojawia. Pojawiają się tutaj zwierzęta. Jak zrobimy łąkę. Nawet pomyślałem, że to dobry pomysł i dla niego sprawdzę. Nie pamiętam, jaki to jest nick, nie zapisałem sobie, teraz sobie to przypomniałem. Skomentował pod jakimś filmem, nie pamiętam też pod którymś odcinkiem, ale myślę, że teraz pojawia wam się jego nick na ekranie. I taką formę też sobie myślę, że zrobimy. Poprowadzimy sobie ją gdzieś stąd. Myślałem, żeby ją sobie o tutaj wbudować. Te dwa klocki zniszczyć i zrobić tak jak tutaj. Po prostu tylko, że będzie wchodzenie na taką jakby łąkę. I myślę, że na to już właśnie weźmiemy i zużyjemy cały dirt. Myślę, że tylko będę się mocno zastanowić, czy na pewno to już będzie koniec... Koniec właśnie używania tego dirta. Żeby nie było tak, że sobie skończę. O, fajna farma. I koniec. I jednak muszę pobrać 2-5 tych klocków i muszę wycinać i potem jakoś kombinować. Więc to jeszcze trochę zanim tą zrobimy. Okej. Okay. Nie skończyliśmy naszego mobspawnera, skończyliśmy wizualnie. Możemy się teraz pochwalić. Dobrze, jak ktoś przewija pod koniec filmiku, mogę powiedzieć. Dobrze, a więc dzisiaj skończyliśmy nasz mobspawner. A dobra, spróbujmy. Nie, chwila. Pochodnie. I trzeba tam w środku rozświetlić. Tyn, 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 tyn. Wow, o stary, ile węgla. Ile węgla. No, węgla też mamy pełno. Trzeba trochę zaszaleć i trochę więcej go zrobić. Nie ma co, będziemy palić dyskami. Nie chcę ryzykować, nie chcę, żeby mi się tam nic urodziło. Tutaj i mi zaraz pewnie ten walnie. Ogórek. No a jak tak zrobię? Właśnie, miałem to usuwać, ale chyba nie, chyba to sobie zostawimy. Fajnie to tak wygląda, jak tak widać, że... Jeśli wchodzi do takiego pomieszczenia. Wow, już 3. I tu mamy patyczki. Patyczek i węgielek. To nasza pochodnia i koniec. Myślę, że tutaj sobie pewnie przy ozdobie jakoś most. To znaczy, co ja mogę tutaj przyozdabiać. Wezmę po bokach, zrobię takie drewienko. I na nim pochodnie, żeby nam też się na moście nic nie pojawiało. I nie przechodziło przypadkiem.
I co? Gdzie to jeszcze mogę? Bo to będzie tutaj. O, to mogę jeszcze tak. Tylko pewnie mi nie starczy już. No, mam jeszcze jedną pochodnię. No, mam jeszcze dwie pochodnie. No to chyba tyle, chyba nie będziemy. A, jeszcze dach będzie trzeba tutaj przyrobić. O tak. I sobie dach zrobimy o w taki sposób. I nas nic nie będzie pomiędzy tutaj ten, ale to ja już zrobię pomiędzy odcinkami. Na razie się żegnamy z tym miejscem, ponieważ wrócimy tu dopiero jak będziemy mieć nieskończone źródełko wody. I co? Zapraszam Was do subskrybowania kanału, klikania przycisków, fajne jeśli Wam się podobało, komentowania, polecania i to chyba tyle. Skończyliśmy dzisiaj nasz mob spawner. W następnym odcinku myślę, że już czas najwyższy zrobić podróż. Czy my zrobimy to podróż na zasadzie most z jednego klocka, czy sobie może jakoś ładnie przyozdobimy tam podróż? Nie mam pojęcia. Możemy to chyba. Musimy jeszcze zrobić farmę kaktusów. Z tego, z tych urósł? Nie, z tych dwóch kaktusów, co tam jest. I to chyba tyle. Chyba jednak będziemy musieli. Chyba sobie to tam jakiś ładniejszy zrobimy. I farmę możemy tam zrobić. O, a może właśnie tam farmę zrobimy? Tak sobie trochę daleko. Właśnie, bo się zwierzęta obok mnie nie pojawią. Muszą być trochę dalej. No, dobra, no to tam sobie zrobimy od razu taki ładny mostek. Załóżmy o tutaj, tak żeby był jeden klocek odstępu. I sobie podwójnym mostem pociągniemy tam. Będziemy musieli trochę zejść niżej. Będziemy musieli użyć wody. I położyć na to pod tym cobblestone, ale jeden. Ponieważ jak tam rozwalimy pewnie jeden klocek piachu, to wszystkie runą w dół i żebyśmy ten piasek pozbierali. Bo bez piasku to jesteśmy ponownie słowo, które pojawiło się kilka razy w odcinku, udupieni. Dobra. Skończyliśmy. Mi się podoba, tak. Fajnie, że takie coś tutaj wystaje. Tutaj jest wklęsła i tutaj znowu taka. Tak wystaje. Fajnie to wygląda. No dobra. To było dzisiaj na tyle. Ja już tam wszystko. Subskrybowaniu, klikaniu, już wszystko mówiłem, więc to było dzisiaj na tyle. Cześć.